Po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią w czwartkowy wieczór 9 lutego w Centrum Kulturalno-Artystycznym odbył się koncert karnawałowy Szkoły Muzycznej. Wydarzenie podzielone zostało na 2 części. W pierwszej zaprezentowali się uczniowie, nauczyciele i absolwenci Szkoły Muzycznej w Kozienicach, a w drugiej wystąpił Darek Makarewicz z zespołem. W pierwszej części zaprezentowały się zespoły działające w naszej szkole. Była Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Denta Furioso w pięknych strojach ufundowanych przez gminę Kozienice, były Kozienickie Smyczki, Orkiestra Fletowa, Zespół Perkusyjny, Gitarowy, Zespoły Wokalne, Młodszy i Starszy, Trio Akordeonowe oraz Zespół Muzyki Rozrywkowej i Orkiestra Akordeonowa. Wspólnie z orkiestrą wystąpiły młode solistki, a także przy znanym utworze Tico Tico wspólnie z orkiestrą zagrał Zespół Perkusyjny. Jednym słowem działo się, można było posłuchać zróżnicowanych utworów muzycznych, szlagierów polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej, od nut meksykańskich przez fińską polkę po nastrojową piosenkę Hanny Banaszak W moim magicznym domu. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Po przerwie i przearanżowaniu sceny rozpoczęła się 2 część koncertu. Sceną zawładnął Dariusz Makarewicz wraz z zespołem. Towarzyszyła mu Paulina Mazepa zastawna oraz muzycy Tomasz Gieroń, gitara elektryczna, Piotr Nowakowski, piano, Maciej Dobrzański, gitara basowa i kontrabas, Mateusz Skurkiewicz, perkusja, Tomasz Strzelczyk, saksofon altowy i sopranowy, Damian Bączek, saksofon tenorowy, Kamil Żarnecki, trąbka, Bartłomiej Kruszyński, puzon, Anna Kowalczyk, pierwsze skrzypce, Karolina Kworek, drugie skrzypce, Ewelina Dąbrowska, altówka, Jan Tarkowski, wiolonczela. W ich wykonaniu usłyszeliśmy mniej znane utwory wybitnego polskiego muzyka Zbigniewa Wodeckiego, a także tak znane przeboje jak Ostatni raz zatańczysz ze mną z repertuaru Krzysztofa Krawczyka, czy Zakochani są wśród nas z repertuaru Heleny Majdaniec. Zakochani są wśród nas, zakochani pierwszy raz, romantyczni, nie dzisiejsi i niemodni, zakochani kilka dni, zakochani tak jak my, ale szczęścia się możemy uczyć od nich. Darek Makarewicz podczas koncertu namawiał kozienicką publiczność do wspólnej zabawy i wspólnego śpiewania, między innymi tego sławnego włoskiego przeboju. Jedziemy! Felicità, eternesi per mano andare lontano là, ti descuoro con mezzo la gente là, e restare vicini come bambina. Jeszcze raz, no pięknie! Felicità, un cusino di fiume, acqua del fiume che passa che va, la panciona che sende dentro la tenge la felicità, abbassare la luce per fare facela. Aranże do wszystkich utworów wykonywanych w 2 części koncertu opracował Tomasz Gieroń. Gościnnie z Darkiem Makarewiczem w jednym z utworów wystąpił zespół wokalny starszy ze szkoły muzycznej. Publiczność wspaniale się bawiła i nagrodziła wykonawców gromkimi brawami. Nie obyło się też bez bisów. Koncert poprowadzili dyrektor szkoły muzycznej Artur Miedziński oraz Edyta Zawadzka. Pomiędzy poszczególnymi występami przekazywali oni informacje o zespołach, ale też zabawiali publiczność ciekawymi anegdotami. W gronie przybyłych na koncert byli przedstawiciele naszych władz lokalnych, burmistrz Piotr Kozłowski i przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman wraz z małżonkami oraz sekretarz Sylwia Wąsik. Obecny był też wieloletni dyrektor Kozienickiej Szkoły Muzycznej, pomysłodawca koncertów karnawałowych Zdzisław Włodarski oraz dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu Jerzy Ciecieląg. Organizatorami wydarzenia byli Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Kozienicach, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej Kanon, Rada Rodziców przy wsparciu gminy Kozienice. Dla tych, którzy czują niedosyt, mamy dobrą informację. Obie części koncertu zostały przez nas zarejestrowane w całości i będą prezentowane na naszej antenie.